Złotego odniesienia na środku kultury bibliotek i sportu w Ławiennikach. Czas rozpocząć. Szanowni Państwo, w tym szczególnym dniu oczywiście bardzo mi miło przywitać wszystkich przybyłych jubilatów wraz z rodzinami. Dziękując za przybycie, nazywam się Krzysztof Bielecki i mam zaszczyt dzisiaj być konferansjerem podczas tej uroczystości. Bardzo mi miło powitać Państwa. Szanowni Państwo, to już jest tradycja w gminie Ławierniki, zapoczątkowana przez pana wójta, aby na uroczystym spotkaniu uhonorować pary, które obchodziły 50. rocznicę ślubu. Ta 50. rocznica ślubu to oczywiście powód do dumy i rocznica, która budzi podziw nas wszystkich. Wójt gminy Ławierniki, pan Jarosław Tyniec, wręcza z tej wyjątkowej okazji jubilatom specjalne dyplomy gratulacyjne oraz medale nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Z wielkim zaszczytem zapraszam panią dyrektor Gminnego Ośrodka Bibliotek i Sportu w Ławiennikach, panią Violettę Wawrzyniak. Zapraszamy na scenę, proszę o fanfarę. Witam pana wójta gminy Ławierniki, pana Jarosława Tyńca. Witam panią przewodniczącą Rady Gminy Dobromiły Szachniewicz. Witam zastępcę wójta, pana Jacka Mikusa. Witam radnego gminy Sylwestra Sikorę. Witam specjalistę do spraw promocji i kontaktu z mediami Jacka Szkarłata. Witam specjalistę do spraw promocji pana Tadeusza Szot. A szczególnie miło witam szanownych jubilatów i gości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie powiem więcej. Te Oscary to się Wam należą. Dzisiaj może przybiorą inną formę medalu od prezydenta Rzeczypospolitej. Także naprawdę to wielkie wydarzenie. Wielcy dostojni jubilaci, szanowni goście, witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Jubileusz długiego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Jak powiedział papież, wielki Polak Jan Paweł II, musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. 50 lat ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Z perspektywy minionego czasu wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie ze sobą trosk i smutków. Ta miłość była najważniejsza. W związku nikt nie kalkulował, czy stać was na wspólne życie, czy macie gdzie mieszkać. Często decydowaliście się przecież na wielopokoleniowe domy, mało komfortowe z perspektywy dzisiejszych czasów, ale domy, gdzie dzieci uczyły się szacunku do rodziców i dziadków. Tam właśnie wspólne troski, radości były wartościami, które budowały więzi rodzinne. Drodzy jubilaci, dzisiejsze święto to również ważne wydarzenie dla naszej gminy i naszej społeczności lokalnej. Swoim życiem i pracą przyczyniliście się do rozwoju naszej gminy. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za Wasze przybycie, bo to jest również wielkie wydarzenie dla mnie jako wójta. Gratuluję Państwu tego wyróżnienia i życzę wielu kolejnych przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku. Życzę Wam, abyście dalej szli przez życie, trzymając się mocno za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć, byście mogli świętować razem kolejne jubileusze. I tak, Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy,
Pragnę złożyć Państwu życzenia z tej okazji, aby wiara, nadzieja i miłość były dla Was tego wskazem. Dziękuję za uwagę. Zaśpiewać i zadedykować najpiękniejszą balladę o miłości. O tym właśnie jest ta piosenka. O tym, że nie mogę nic poradzić na to, bo po prostu zakochałem się w Tobie. Tak śpiewał kiedyś Elvis Presley. Bardzo serdecznie, z najlepszymi życzeniami, gratulacjami dla Państwa z okazji 50. rocznicy małżeństwa. Can't help falling in love. Panowie, przytulcie Pani. Wise men say, only fools rush in. Take my hand, take my own.
Decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako wyraz szacunku i uznania zostali Państwo uhonorowani medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Bardzo proszę Pana Wójta, Panią Przewodniczącą Rady, Pana Zastępcę o wręczanie medali naszym jubilatom. Prosimy głośniej. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. Niech żyją.
confessed. Oh, I'm so sorry, I'm blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Szanowni Państwo, gratulujemy Państwu tego wyróżnienia, jak też pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości, wzajemnym szacunku. Życzymy radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności. Zaśpiewamy 100 lat dla naszych jubilatów. 50 lat to jest wspaniała okazja do świętowania złote gody. Przykład dla przyszłych pokoleń, no i oczywiście powód do wyjątkowej dumy. Chciałem prosić o weryfikację, czy rzeczywiście przez te 50 lat można powiedzieć, że te cytaty są prawdziwe. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Parę milionów. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wybije, niech do piorun trzaśnie. A kto z nami nie wybije, niech do piorun trzaśnie. Jeszcze głośniej. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Zdrowie jubilatów, proszę Państwa. Fever when it's made at night, you do the fever. Fever when you kiss me, fever when you bend my love, you do the fever. Fever in the morning, fever when it ends, my love, you do the fever. Fever in the evening, fever when your heart is your love. I get the fever, it's so hard to burn. You give me fever. Oh, when you kiss me, fever, when you hold me tight, you wanna fever. In the morning, fever, all through the night.